Siemano mordy, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku Last Day on Earth Survival. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak wykonać zadanie z reniferami, gdzie je złapać, na co uważać i co dzięki temu odblokujemy. Dodatkowo przetestujemy sobie Flargana, który zdaje od 10 do 90 damage'a oraz Froststaffa. A jak dobrze pójdzie, to jeszcze pomalujemy motor na nowy świąteczny pattern. A więc zaczynamy! Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Niestety te zadania z reniferami nie będę mógł powtórzyć, ponieważ już je wykonałem na live'ie, dlatego teraz polecą urywki z live'a, na których strefach znajdują się renifery. Jeszcze raz jedziemy na zieloną strefę. Możecie tam skoczyć, ziomeczki. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Patrz, renifery biją. Wilkory, renifery biją. Bo później wiecie, nie, jeden rajdzik starczy. Nie piszcie mi propozycji, ja wiem co ja mam robić i to jest po prostu mój cel, nie? I tak są live'y codziennie, więc jeden rajd dziennie to jest też spoko. Fajnie, że dużo osób. Dziękuję wam, że mi pomogliście. Cieszę się bardzo. Patrz, oponenty! Ty, walety! Czemu survivaliści nago latają z pałkami? Jest, reniferu! Reniferu! Oponenty cię ganiały! Będzie Jurassic Survival, zobaczymy jak zdobyć sadzonkę choinki. Dzisiaj nagrałem wam odcinek na ten temat, jutro prawdopodobnie się pojawi. Dzień dobry. No ziomeczku. Kurde, na razie tu Wintoreza szkoda. Ale ich tu jest teraz. Wow, dziękuję za donate'a, czekaj, bo mnie podhaczą na pyrę. Ale za dyma, oni Wintorezy mają. Kefir ma wyjebane na cheaterowie, jedyne co zrobili to tak, że masz cheaty, to masz sobie czapkę z napisem charakter, który nie da się zdjąć. Tak, cheater? Co ty gadasz? No ja nie mam, ale chciałbym taką czapkę. Chciałbym taką czapkę, beka by była, co? Cheater. Dobre. Paweł, taki miał być krótki live. O to chodziło. Frajernia. Nie mogę frajerni otworzyć, ty. I co, Wintorezy poznikały? Ale bez sens, frajernia. Gdzie ten frajer kolejny? Patrz, nie da się ich potwierać. Aha, tu kod do bunkra alfa. Ja pierniczę, ale beka. Dobra, mamy kolejnego renifera uratowanego, super. 250 osób. Lecimy odebrać tą nagrodę, nie? Czy jak tam się nazywa? Zostawcie wszyscy łapeczkę w górę. Dobijamy 4 paki zaraz. Dobijamy 4 paki. O której live wigilię? Koło 21, wiesz? Koło 21. Ponieważ posiedzę z rodziną, coś się wypije, będzie super scene na czacie, mój moderator, kuzyn. Wigilia nie, pierwszego dnia świąt będzie, także będą streamy z super scenem, będzie beka, pogadamy. Jak zdobyć sadzonkę? Musisz drzewo rąbać, mordo. Drzewo musisz rąbać i wtedy zdobędziesz sadzonkę. Jedziemy! Jak zdobyć to z reniferami, Mikołaja? No stary, a co ja teraz robię? Przechodzimy właśnie to i pokazuję, jak to zdobyć. Normalnie, dobijamy. 264 osoby, dawno tyle nie było. Siemanko wszystkim. Patrzcie, renifery ja już tutaj oswobodziłem. I wow, co możemy robić? Marchewki, sysunie oraz holly zamieniać na punkty. No dobra, fajny naprawdę. Fajny event. Steel plate
I paliwa mogę zamienić na punkty oraz możemy zamienić wszystkie rzeczy, które ubieramy na choinkę. Także tak to wygląda u Mikołaja. Tak jak więc widzieliście, wszystkie renifery znajdują się na zielonej strefie, która jest najbliżej od naszej bazy. Teraz możemy się przejść do Mikołaja i wymienić swoje rzeczy na punkty. Jak zwróciliśmy uwagę, możemy steel plate'y zamieniać również na punkty. Mam ich akurat 10 sztuk, bo wydropiły mi one z bunkru alfa. Mi się wydaje, że będzie bardzo dużo za nie punktów, ponieważ one są bardzo trudne do zdobycia. Dodatkowo jeszcze mam gdzieś zrobione dzwoneczki. Czekaj, gdzie mam dzwoneczki? Tak, 40 dzwonków jeszcze mamy, 10 wooden toyów, żebym czegoś nie zapomniał. Jeszcze 4 sztuki. No i przy sobie mamy Flargana i Froststaffa. A więc tak, udajmy się może na samym początku do Mikołaja i oddajmy mu te wszystkie rzeczy. Super, jesteśmy u Mikołaja w naszym zajebistym czerwonym sweterku. Muzyczka gra. Mikołaju, ile mamy u ciebie punktów? 600 punktów nam zostało, super. Teraz dodajemy sobie nasze rzeczy. 20 dzwonków. Tylko 40 punktów. 14 wooden toy. Wow, wooden toje są bardziej opłacalne niż robienie dzwonków. Będę wiedział na przyszłość. No i co? Steel plate'y wrzućmy. Steel plate'y możemy wrzucić właśnie w tym miejscu. Jestem ciekaw, ile one nam dadzą. 10 steel plate'ów, 820 punktów. Wow! Ile? Ile? Było 800, tak? 2420, odjąć 800, 1620 punktów mamy. Wow. Czy ja będę mógł wziąć pattern? Oczywiście, 2400 punktów. Bierzemy na samym początku pattern. Zostaje nam 900, możemy wziąć baterię, która resetuje bunkier. Ale chyba jej nie wezmę, bo wiem co ona robi, ona resetuje bunkier. Tutaj, jeżeli wypijemy tego Red Bulla, zresetuje się nam cała energia, czyli tego też nie potrzebujemy. Champagne, something makes firearms. Tak? Jak wypijesz szampana, to mój damage zwalenia na pięści wzrośnie. To jest bardzo ciekawa opcja, weźmy sobie jednego szampana. Tutaj, warm drink. Jeżeli to wypiję, jednostki stają się wolniejsze, wow, ciekawe. Również sobie to wezmę i mamy jeszcze roladę. Want to get more resources, chcesz mieć więcej zasobów? Mogę ci pomóc, brzmi dziwnie, lecz naprawdę działa. No, faktycznie brzmi dziwnie, sprawdźmy. I zostało nam 160 punktów, które wydamy na co? Na kremówkę? If you try this cake, your tanning will be a lot faster. Have a bit. Będziemy szybciej zdobywali expa? Czyżby? Sprawdźmy. Super mordeczki, patrzcie ile mamy nowych rzeczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. Wszystkie rzeczy świąteczne. I osiem, jeszcze szampan mamy już dostępny. Zjedzmy sobie coś, bo zaraz padnę i napijmy się jakiejś wody. Ale jeszcze jestem ciekaw, co daje nam ciasteczko. Eat a gingerbread man, you will become even smarter. Będę mądrzejszy, tak? A, bo ma taki mózg. Dobra, zaraz sobie wszystko przetestujemy. Teraz wracamy na chatę i zobaczymy, czy mamy dostępne spraye, żeby pomalować na ten nowy paternik. Dobra, jesteśmy na chacie, teraz się przejdźmy, może od razu tutaj muszę drzwi postawić, kurde, bo mi rozwaliły zombiaki. Przejdźmy się zobaczyć, ile wymaga ten pattern spray i jakich kolorów. Łe, 5 czarnych i 5 białych. Białe 100% mam, nie wiem jak jest z czarnymi. Mam nadzieję, że będzie, bo chciałbym na tym odcinku już skończyć ten pattern. Tutaj co mamy, minigana i pattern, to nie to. Może ubierzmy sobie na razie te rzeczy, bo szkoda mi tych świątecznych. To jakieś lampki jeszcze. Jest. Mamy białe i czarne, super. Akurat na styk, wow, jestem mega ciekaw. Mam nadzieję, że się opłaca go pomalować na ten nowy pattern i że będzie ładniejszy od tego nukleara. Uwaga. 3, 2, 1. Co? Tylko tyle? Tylko tyle? No kurde, myślałem, że będzie bardziej przebajerowany, ale no, skoro są święta, no to takim paternie wypada jeździć. Dobra, to może sobie tak, teraz mamy dostępny rest stop.
Jeżeli wypije sam pana, to dostaje critical damage with long range weapons for 10 minutes, tak? Na 10 minut. Dobra, napijmy się. Coś się w nas zmieniło? Nic. I sprawdźmy, czy mamy gdzieś przy okazji rest stop. Był, nie? Zrespił się nam rest stop na mapie, z tego co pamiętam. Jak widzicie po aktualizacji lasta, zobaczcie tutaj u góry na paliwo mam 97 na minus 200 ileś tam milionów. Nie wiem o co chodzi, jakiś bug wyskoczył. Ale to wszystko działa normalnie z tego co zauważyłem. Paliwo się kończy tak jak ma się kończyć. Tylko po prostu zamiast 0 jest minus jakieś 200 milionów. Nie wiem o co chodzi. Mam nadzieję, że po aktualizacji to naprawią. Enter. Zresztą dużo osób mi na live mówiło, że u nich tak samo się stało. Nie wiem o co chodzi. Coś nie dopracowali. Dobra. Czy ja apteczki wziąłem? To jest pytanie. Jest jakiś gościu. Ja zajechałem się polansować na dzielnie nową maszyną. Weźmy Akara. O kurde, mało tych apteczek. 10 sztuk. Hey, help me please. No okej, okay, ja cię stary znam. Ja cię stary znam. Masz świecącą pałkę. Ja wiem, co byś chciał mi zrobić. Kurde, wiecie co bym zrobił? Wyjdziemy za strefę, ja mu przypierdzielę normalnie z flary, będzie beka. Jestem ciekaw po ile ona będzie atakowała. Od 10 do 90 damage zadaje, zobaczymy jak gościu będzie podskakiwał. Przeładujmy szybko flarę w rękę, hit. Enter. Zobaczymy kto tu będzie teraz taki cwany. Jeden z Glockiem to tam normalnie, do przeżycia będzie. Mamy te apteczek 8 sztuk, więc starczy nam. Nie, 10 jest dalej. Spoko. Gdzie ty jesteś, gościu? Czy on zniknął? Naprawdę zniknął? Nie, jest! Wow! Patrz, po 5 go atakuje! Woo! Ty, ile zombiaków! Trz! Ole zadyma! Nie w tą stronę, tam strzelaj! A czekajcie, teraz przetestujemy sobie różdżkę Dziadka Mroza. 105, 105, 35, 105. A, różnie atakuje, raz tak, ta? Ale ten flarowy jest fajny, patrzcie. Drz, i leży. 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 Do bunkru Alfa? Powiem wam jak najbardziej na propsie, ale tych zombiaków idzie. Poganiamy się trochę z nimi, co? Całą wystrzelamy. Później sobie za punkty wezmę drugą. Po ile exp spadają? Po 100, tak? Wow, bracie, jak tu jest dobra exp farma. Dobra, skończyło się dobre. Patrzcie, czasami zaatakuje. Po 54. Tak. Czasami atakuje po 54. Co jakiś czas wchodzi mi critical. Przez 10 minut jak wypiję szampana, czyli Akarem, który ma 18 damage'a, zadajemy 45 co jakiś czas. Spoko, otwórz. Woo! Ty! Pattern military! Psss, jak dzisiaj zajebiste zakupy. Open. Jeszcze emeczka, mordo. Jeszcze emeczka. Tu wachę spompujemy, tu wypijmy. Trzeba wachę pompować. Cyk, cyk, cyk. Dziękuję. Jestem w szoku. Dobra, stary, teraz możesz się na to wszystko odlać. A jak? Dobra, co będzie w kolejnej torbie? Jeszcze jeden chopper nam został do otwarcia. Powiem wam, że chyba ten military pattern jest ładniejszy od... śrubka. Śrubkę potrzebuje? Tak, śrubkę potrzebuje do acid bat. Ładniejszy jest military od tego naszego świątecznego. Jeszcze SWAT armor. Ja pierniczę, ale dzisiaj spadło. I jeszcze paliwa od cholery spompujemy. 9 butelek paliwa, SWAT armor, pattern, no i... Co tam spadło jeszcze? I broń MK. A z tego gościa co? Paliwo, apteczka. Reszty nie potrzebuję. A z tego? Apteczka. To zabieram. Tu sobie przerzućmy tylko. Reszta mi niepotrzebna. Super, opłacało się pojechać na ten rest stop. Teraz możemy, o, wsadzić wachę, całą spompować, usuniemy, cyk, cyk,
Pure On Drive i jedziemy. Skoro mamy jeszcze 10 minut, może zjedzmy sobie jeszcze tego lodzika i on ma sprawić, że jednostki będą się wolniej poruszać. Sprawdźmy. Use. I lecimy. No, nie zauważyłem. Na hita z M-ki, ładnie co? Znaczy z Akara. Turkey 54 dostał. I co, gruby, pokaż po ile mnie bijesz. O 3. To o co chodzi? Źle mówię? Coś jest nie tak? A jeżeli tego zjemy, to co? When US give... Aha, kiedy z nim dostaje 300 expa? No spoko! Jak najbardziej spoko. Ale ma rozmach teraz ten Akar. Faktycznie, no są wolniejsze, patrzcie jak biją powoli. Zanim ten zamach weźmie, faktycznie. Spoko, Fastbiter jak wolno bije, patrzcie. Wow. To czekajcie, to ciekawe po ile będzie napierdzielał shotgun. 70 atakuje normalnie, a jak wejdzie critical? 210! 210, chłopie! 210 damage'a. Nie mam pytań. Nie mam pytań, czyli pamiętajcie, że szampana jak najbardziej się opłaca pić. Dobra. A krymówka dostaje więcej expa przez 10 minut. Ale nie wiem, czy będę jej używał, czy sobie tego nie zostawię na bunkier alfa, wiecie? Skoro wiemy, że dostajemy expa, no to czyli to jest wszystko jasne. Gingerbreadman da nam 300 experience. I kiedy to zjemy, dostaniemy więcej rzeczy podczas dropienia, ścinania drzewa i kopania ory. Mam nadzieję, że tego typu odcineczek wam się podobał, że wyjaśniłem mniej więcej, co dają nowe rzeczy questowe i co warto wybrać. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, obowiązkowo subskrybujcie kanał, a my widzimy się już w kolejnym odcinku z Last Day on Earth Survival. Trzymajcie się, cześć!